kolekcji zaproponowaniem czegoś nowego, co by burzyło pewien porządek męskiej odzieży, prawda? Czegoś klasycznego, co jest dostępne na rynku, nierzadko banalnego i coś wprowadzenie nowego, oryginalnego, awangardowego, choć myślę, że ta kolekcja tutaj w polskim wydaniu jest kolekcją awangardową, natomiast gdyby była ona pokazywana gdzieś indziej, na zachodzie, myślę, że była kolekcją klasyczną. Coś, co się nosi i coś, co jest teraz modne. Moje własne są różnego rodzaju zagięcia, które proponuję w płaszczach. Zerwanie z guzikami, zastąpienie w płaszczu urzędowym guzików rzepami. Także pojawiają się kieszenie różnego rodzaju, na przykład kieszenie na telefon komórkowy, który staje się teraz już nieodzownym elementem naszego życia. Złotą nitkę wygrałem w 2000 roku, wtedy zrealizowałem męską kolekcję. Dostałem jako właściwie pierwszy laureat dwie złote nitki, bo wygrałem i złotą nitkę kreatorów mody i złotą nitkę jury medialnego. I ta złota nitka wtedy była dla mnie taką inspiracją do pracy. W tym konkursie brali udział wtedy jeszcze studenci, dzisiaj już znani projektanci mody. To był Zień, to był Gmach, to jest Paprocki, Brzozowski i tak dalej, ta lista jest przecież bardzo długa. To wtedy oni te złote nitki wygrywali. Co mi dał ten konkurs? Ten konkurs mnie na pewno utwierdził w tym, że potrafię projektować i spowodował, że potem przez pewien czas tą modą się zajmowałem. Do tej pory jakieś tam kolekcje odzieży tworzę. Natomiast moje losy zostały związane z Akademią Sztuk Pięknych. Ja oprócz tego, że jestem projektantem mody, jestem także projektantem biżuterii. Dzisiaj prowadzę tą pracownię projektowania biżuterii w szkole. No, jestem prodziekanem tego wydziału, więc ja to bardzo dobrze wspominam i ta złota nitka jest absolutnie dla mnie takim sentymentalnym konkursem, ale też takim konkursem, myślę, że najważniejszym w Polsce od młodych ludzi. Rzeczywiście otwiera te drzwi, to jest to bezdyskusyjna sprawa.